Pelagia, znana również jako Małgorzata, pochodziła z Antiochii. Żyła w V wieku. Wedle przekazów była kobietą lekkich obyczajów, obdarzoną nieprzeciętną urodą. Pochodziła z bogatej pogańskiej rodziny. Biskup Antiochii zaprosił pewnego razu do siebie 8 biskupów, wśród nich m.in. Nonnusa z Heliopolis, znanego ze swojej pobożności i ascezy. Gdy wszyscy zgromadzili się przed kościołem, a Nonnus przemawiał do nich, nieopodal przyjeżdżała Pelagia. Jej kosztowny strój zwrócił uwagę. Nonnus dostrzegł to i gorzko zapłakał, wskazując, że jego słuchacze nie dbają o swoją duszę w takim stopniu, w jakim owa kobieta dbała o własną urodę. Gdy Nonnus wrócił do swojej celi, podjął modlitwę o nawrócenie spotkanej kobiety. Otrzymał wówczas widzenie. Ujrzał czarną gołębicę, która zanurzona przez Nonnusa w wodzie święconej stała się czysta i biała. Biskup odczytał to jako znak zapowiadający nawrócenie Pelagii. Kiedy kolejny raz nauczał o sądzie ostatecznym, do świątyni weszła Pelagia. Usłyszane słowa wywarły na niej wielkie wrażenie. Z płaczem rzuciła się do nóg biskupa. Nonnus ochrzcił ją. Pelagia postanowiła oddać swój majątek biskupowi, by ten mógł go rozdać między potrzebujących. Nowo nawrócona kobieta podjęła pokutę. Wkrótce potem udała się do Jerozolimy. Tam, ukrywając się pod przybranym męskim imieniem, podjęła surowe wysiłki ascetyczne. Zamieszkiwała w jednej z pustelni na Górze Oliwnej, gdzie około 457 roku odeszła do Pana. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie, święta Pelagia, otrzymała siłę do znoszenia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy się radują jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.